jakieś kolory chyba ustawione dziwacznie na fluorescencyjne, chyba nie. Jamie Wyatt, 46 rok. Jakieś psiaki tu malował. Tu zbita ładna polska bombka świąteczna. A tu to jest stara stodoła, tak? Watercolor, czyli farby wodne. Autoportret. Nie, shorty, to jakiś lokalny model. Następny lokalny model. Indianina go zrobił. A tutaj już model elegancko z wąsami Hitlerka. No, 17 lat to miał. No to nieźle. W 63 roku 17 lat. No, to jakiś lokalny pracownik kolei w Pensylwanii. No, oni mieszkali w Chatsford. 63 roku. Człowiek siedział sam, nie golił się w podkoszulkach, w gimnastiorkach walczył. No to portrety robił. Ciekawe, ile mu płacił. $5 na piwo. A tutaj znajoma twarz, tak? Sorry. Andy Warhol, no tak. Co tu napisane, że się go spotkał, czy... A, nawzajem sobie robili portrety. Co ciekawe, że tutaj to jest na kartonie jakimś ze starego pudełka. No to ciekawie na starym kartonie z pudełka zrobić obraz Warhola. 76 rok. Kto to? Napoleon? Nie, ojciec Andrew. No, ładnie. O, Betsy. A, czyli oddali to wszystko. Tutaj jakaś martwa natura. Stary kubełek. 67 rok. No to też młody. 21 lat miał. To ładnie to nazbierali. Owieczka, 89 rok, no trochę, nie wiem, chora, nie chora, co ona tutaj ma, ostrzyżona. No ładnie malował, ciekawie. Tutaj rodzina cała, rodzina rybaków. A nie, to kto inny jest. To dziadek chyba. 1884, no tak. Czyli olej na płótnie. Te skrzynki to starego typu są na lobstery. Tutaj to są bojki, one tam wiszą. Tam mewy, czyli bitwy. Tu wracamy do Jamie Wyatt. No, na farmie wsadził kurczaki do jakiegoś tekturowego Sears'a. Sears, no to jest taki, kiedyś to wielkie sklepy w budynkach, ale i wysyłkowe. Tam w 1890, 1900, no to sprzedawali nawet domy, wszystko na wysyłkę. To
katalogi były po 200, 300, 400 stron, to każdy mógł sobie kupić. Tutaj rybitwa, nie wiadomo co ona tam robi. Pije czy... No chyba pije. Tu znowu na morsko. A, no to ten pradziadek Wyatt, Converse. Ciekawie. Tutaj trochę takie kwadratowe malowanie. Wybrzeże. Tam rybak jakiś, no nie rybak, to znaczy ten lobsterman, czyli no jak to, homarzysta. Lobsterman, 1927 rok. Tu znowu dziadek rodzinę maluje. Podobna scenografia jak to, tylko z innej perspektywy. No, ciekawie Amerykanie malowali. Tutaj pani w kapeluszu, no to młodsza trochę. 1969 rok, ale te buty, no to ma takie z XIX wieku. Czyli kosze na plaży prawie że. A, no rysował, malował te wszystkie obrazy w tych koszach.